Dzień dobry, witam Was kochani, kolejny raz. Mam nadzieję, że kolejny raz mnie oglądacie. Witam też nowe osoby. Dzisiaj zakładam swoje akwarium, które będzie miało 200 litrów. Akwarium ma 100 cm, wysoki na 50 i szerokość na 40. Tutaj już ułożyliśmy na poprzednich filmikach, będziecie mieli po kolei naszą aranżację. Aranżacja składa się z kamienia łupkowego, dosyć sporego, na pewno waży ponad kilo. Tutaj mamy korzenie. Tutaj mamy podłoże z piasku kwarcowego, żwirek rzeczny i podłoże aktywne. A na dole roślinki. Roślinki, które będziemy wsadzać. Jak będziemy wsadzać roślinki? Nowe dla naszego gustu, który nam ujawni, czy wszystko wyjdzie dobrze po jakimś czasie, jak nam te roślinki zaczną rosnąć. Myślę, że te czerwone roślinki tutaj damy bardziej w przód. Zielone wyeksponujemy, te na pewno wyższe, bardziej w tył. No i zapraszam, oglądajcie, jak nam to będzie szło. Sama nie wiem, sama jestem ciekawa. Chciałabym już widzieć efekt końcowy naszej aranżacji. Na razie tylko mogę sobie pomyśleć, jak to może wyglądać. Tutaj ta jedna roślinka, w której znalazłam jakieś tam niezidentyfikowane stworzonka, ona pójdzie sobie na razie do innej wody. Tutaj mamy taki odglaniacz, coś takiego. To sobie wlewam do wody i jeszcze przepłukam sobie roślinki. Przynajmniej na chwilkę, żeby sobie poleżały w tej wodzie. To ma taką fajną, żelową konsystencję, więc tutaj będzie nam to ładnie współgrało. Przyniosłam sobie trawkę. Trawkę ją tutaj przepłukamy. Na razie może pokażę Wam, co tu robię. Płukam sobie dokładnie te roślinki. Te, które są z mojego akwarium, były w miarę spoko, ale tu jeszcze troszeczkę widzę delikatnie tego glonka. Będziemy mieli też filtrację odpowiednią, więc tego nie powinno być. Co tutaj jeszcze pływa? To jest z korzonkami. Tak, to jest z korzonkami, więc to jest jakaś trawka chyba. Dobra, tu jest jeszcze coś. Sprawdzam dokładnie, czy nie ma jeszcze jakichś jajeczek. To wygląda całkiem. Tutaj mamy standardowe roślinki z mojego akwarium. Ja sobie bym wypukała tylko tą rzęsę wodną, która no pewnie i tak mi tu się znajdzie w tym akwarium, ale nie chciałabym. Mam już jej troszeczkę w innych akwariach, więc co za dużo, to niezdrowo, jak już powtarzałam. I tu mamy roślinkę większą i tu jeszcze coś pływa. Dobra, to damy wszystko na chwilową. No i tak, te większe roślinki, no to na pewno jedziemy w tył. Tutaj będziemy je dawać, tylko teraz nie wiem, czy za korzeniem, czy bardziej tu, myślę, że bardziej z tej strony. I wsadzamy po kolei. Nasze podłoże ma tam na pewno około 4 cm, więc powinny mieć roślinki jak rosnąć. Wyciągamy to na pewno z kubeczka delikatnie. O. Zobaczcie, tutaj był, tak wygląda korzonek. To jest akurat zakup ze sklepu zoologicznego. To sobie tak czekało 2 tygodnie w moim akwarium. Już nie miałam czasu. Będziemy to oczyszczać. Ściągamy te kamyczki. Delikatnie. Bardzo ładne korzonki. Powiem Wam, że fajna sadzonka. Kosztowała 15 zł. Nie wiem natomiast, jak się nazywa. To jest minus tego, że będzie kilka gatunków. Z lekcji nazwy niestety się nie przygotowałam. Już tutaj pomalutku. O, zobaczcie, żeby nie uszkodzić tego wszystkiego. Piękne korzonki, naprawdę. Tu mi się wrosło. Dobra,
ściągnięte. Roślinka jest dosyć spora. Myślę, że ma 30 cm. Wygląda ładnie. Jest zdrowiutka. Nie ma tu na niej żadnych jakichś... Zobaczcie, listki są zdrowe, nie widzę żadnych jajeczek. Okej, myślę, że fajnie. Damy to tutaj ładnie koło korzenia. Pokładam sobie pod nogami. Jak one tu rosną? Mamy 4 pędy. Coś już tam nam wpadło. I fajnie by to było, jakby to rosło tutaj gdzieś. Przesuwamy sobie minimalnie to podłoże aktywne. Spróbujemy sobie rozłożyć te korzonki. Chyba pojedyncze jednak. Dosyć gibkie, a boję się, żeby nie uszkodzić. To sobie tutaj powolutku rośnie. Dobrze. Jedno już mamy. Teraz drugie. Dosypię tego żwirku aktywnego. Ten ma troszkę mniejszy korzonek. O, tutaj damy go. Hop. I jeszcze raz. Jeszcze to może tu na przodzie. Dobra. Idę po więcej żwirku aktywnego, żeby to ładnie wsadzić. I zaraz wracam. Tutaj mam kolejny gatunek roślinki. Ta jest z mojego akwarium. Posadziłam ją tutaj, między naszym łupkiem a korzeniem. Tylko dwa elementy. Ona się bardzo rozrasta. O, jest standardowa roślinka w każdym chyba akwarium. Bardzo prosta w uprawie. Posadzimy ją sobie tu. Kopiemy. Dobra. Ona tu będzie w rogu dosyć bujnie rosła. Myślę, że tak już jest jej dużo. Czyli tył mamy obsadzone, zobaczcie. Zrobiłam to tak troszeczkę rzadziej tutaj te nasze cztery. Ale będziemy między to jeszcze coś obsadzać, więc to się nam uzupełni. Dajmy sobie, tu jeszcze mamy taką trawkę. Też damy tam na tyły, bo na pewno będzie wysoka, więc już tu myślę, gdzie ją dać. Tak, potem coś jeszcze tu w tym miejscu. Może by to fajnie wyglądało. Zobaczę, czy dam radę wcisnąć. Udało się. I myślę, że kolejną roślinką będzie ta tutaj. Bardzo ładny kolor. Ona będzie pięknie chyba wyglądała w tym miejscu. Myślę, że będzie jej tu służyć. Dołożymy troszeczkę jeszcze naszego substratu. O, właśnie. Troszkę ją wysunę, żeby ona miała miejsce. Ale myślę, że bardzo ładnie wygląda. Ładne korzonki. Powinno być i dobrze. I co teraz, moi drodzy? Tu mam takie roślinki. Muszę sobie zobaczyć, jak to byśmy mogli tutaj dać na korzeń, moim zdaniem. Wygląda to fajnie. To się tak będzie chyba plezło. O co tu chodzi? To jest taka długa roślinka. I tak, myślę, że swobodnie można ją właśnie owinąć na korzeniu. Tu rośnie.
Dobra, to sobie układam tutaj w rękach. Nie za bardzo widzicie, ale... Mamy troszkę mchu jeszcze. Ten dłuższy kawałeczek nie ma korzonków. Jest taki mały jakiś. Tu mi jeszcze spadło. Dobra, i to damy tutaj przy korzeniu. Przy korzeniu może z tej strony. Zamienimy to tak. Myślę, że to sobie tu może rosnąć potem. Troszkę się nie przygotowałam, mogłam sobie sprawdzić, jak te roślinki dokładnie wyglądały na zdjęciu. Wtedy bym mogła wszystko ładniej ułożyć. Dobrze, tu mamy kolejną roślinkę kolorową, pinko-różową. I ją damy sobie tutaj. Staram się śpieszyć, bo te nasze roślinki one pragną wody. Ale to nie jest takie proste. Jeszcze jak się człowiek zastanawia, gdzie co wsadzić, to już w ogóle nie jest. Trzeba patrzeć, żebyśmy nie wsadzili. O, zobaczcie. To będzie kolejne. Żebyśmy nie wsadzili odwrotnie roślinki, tylko korzonkiem do dołu. Są tu takie maciupkie korzonki. O. Widać? Z tymi korzonkami do dołu. Wsadzamy. Może, żeby tu nie było tak za różowo, to nie wiem, co tu wsadzimy. Powiem Wam, że myślałam, że tej roślinki będzie tutaj mało. Ale dochodzę do wniosku, że nie wiem, czy my tutaj zmieścimy ten statek, który planowo miał być. Może się okazać, że jednak nie zmieścimy. I kolejny. Też to posadzimy wszystko razem. Niech to sobie rośnie może w parkach. Takich jak trzeba. To może dajmy po środku. Bo tu mamy kolor inny troszeczkę. Mamy troszkę takie podłoże więcej. Więc dajmy. No to jeszcze muszę przesypać wszystko naszymi szpilkami. No, prawie się trzyma. Dobra, tutaj mamy taką roślinkę. Ja bym ją dała tu gdzieś. Że ona tak ładnie się plezie. Więc przysypiemy ją. Tutaj tym substratem. Naszym podłożem aktywnym. A tutaj myślę, że ona sobie już powinna zacząć sama radzić. Tu jeszcze jej może troszkę pożyczę. Dobra. I tu jeszcze możemy dać. Obsada. Co mamy tutaj dalej? Tu mamy jeszcze taką roślinkę. Ja bym ją wsadziła między tutaj korzenie. Niech coś tu wychodzi, niech się coś dzieje. Tutaj do przodu, co wy o tym myślicie? O,
że to będzie fajnie wyglądało. Tu mi się połączy. Tworzenie. Ewentualnie. Może tu. Nie wiem, czy się tak da to jakoś zamieścić. Kombinujmy. Zaraz zobaczymy jak. Muszę się zadzielenie. Tutaj znalazłam kolejną roślinkę, ale ona nie jest w dobrej kondycji. Tutaj są dziedziusie, więc tych dziedziusiów zostawimy, ale te listki, które mi się nie podobają, jej oberwę. Wsadzimy to bez glonów. Nie wiem, czy to są jakieś glony. O, jest taka malutka roślinka. Tutaj mamy jeszcze trawkę. Więc to wszystko idzie tutaj naprzód. No, zobaczcie. Może to tutaj sadzimy bardziej w rogu. Tak to wygląda na teraz. Wlejemy wodę, oczywiście roślinki się podniosą, muszę to szybko zrobić, ale jeszcze zostało mi zasypanie żwirkiem większej frakcji tych wszystkich roślin, żeby one nam nie popłynęły do góry. Także sadzę dalej i zobaczymy, jak wyjdzie. Moi drodzy, teraz zasypujemy wszystko, co wsadzone żwirkiem rzecznym. Tej większej frakcji. Ja mam 3 do 5. To, żeby nam to wszystko nie odpłynęło. Musimy dokładnie wszystko obsypać. Co nie jest łatwe. Ale podołamy. Pozostaje nam zrobienie szybko filtra. Jak zrobimy filtr, to nalanie wody. Na szczęście już mam wszystko pakowane w filtrze. Powinnam to było zrobić na samym początku. Ale tak się nie mogłam doczekać aranżacji akwarium. Zmieniłam kolejność. No, roślinkom się też po chwili nic nie stanie. Pamiętajmy, że jak kupujemy w sklepie, to przecież one są nie od razu w akwarium. To musimy dojść do domu. Więc one chwilę przeżyją bez wody. No, ale im szybciej damy wodę, tym lepiej dla nich. I sobie tutaj troszkę zamykamy. Piasek, będę musiała troszkę wybrać go. Mnie już trochę boli, powiem wam, od tego schylenia. Ale już praktycznie wszystko zrobiliśmy. Więc efekt jest zadowalający. Tutaj jeszcze mamy miejsce, może bym przesunęła tą jedną roślinkę do tyłu. O. Mamy dużo aktywnego podłoża. Z tej strony muszę sobie przejść z drugiej. Zaraz wam pokażę efekt końcowy. Moi drodzy, skończyłam. Wszystkie roślinki zostały już zasypane żwirkiem. Tutaj mi się troszkę wysypało, ale myślę, że to wyglądać będzie bardziej naturalnie. Teraz lecę po wodę. Zalewamy zbiornik. Jeszcze w międzyczasie będziemy tutaj robić filtr, ale już jest wszystko. Po kilku godzinach chyba, nie wiem ile nam to wyszło,
ale trochę czasu mi to zajęło. Na razie wygląda to tak. Oczywiście zmieni się to wszystko, jak te roślinki się obudzą, gdy je podlejemy wodą. Podlejemy, zalejemy wodą. No to kolejny filmik, na który zapraszam, będzie zalewanie zbiornika 200 litrów wody. Aby tylko wszystko było dobrze. No i wyszło jak wyszło. Myślę, że będzie ładniej, jak zalejemy i wszystko zobaczymy. Do zobaczenia. Pamiętajcie o subskrypcjach. Oglądajcie mnie chętnie i zapraszam na kolejną część. Pozdrawiam.